Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Witam słowami apostoła Pawła. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszystkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza. W dniu dzisiejszym będziemy studiowali lekcje biblijne zatytułowane Największy cud Jezus, tytuł na ten kwartał, Tajemnica Jego Boskości, część na niedzielę. Tekst pamięciowy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Po dokonaniu w lekcji pierwszej przeglądu na temat tożsamości Jezusa, przejdziemy teraz do studium Pisma Świętego. Spróbujemy się dowiedzieć, co mówi ono o Jezusie, którego osoba i życie przez wieki wzbudzała tak wielkie zainteresowanie. Czyniąc to, pamiętajmy o rozmowie mistrza z uczniami w pobliżu Cezarei Filipowej. Po tym, jak Piotr uczynił wyznanie dotyczące Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego, Chrystus uświadomił, że nie doszedł do tego zrozumienia dzięki ludzkim dociekaniom, ale dzięki objawieniu, jakie otrzymał od Ojca, który jest w niebie. Czyli nasza ludzka mądrość, niewsparta mocą z wysokości, jest niewystarczająca wobec największej tajemnicy wieków. Wiara w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego wymaga uznania, że Jego istnienie nie zaczęło się w łonie Maryi. Choć zupełnie upodobnił się do nas, to jednak jest coś, co zdecydowanie wyróżnia Go spośród nas. Fakt, że istniał na długo przed swoją ziemską egzystencją, co nazywamy preegzystencją. On był obrazem Boga niewidzialnego. Przez Niego zostało stworzone wszystko. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko ma na Nim jest ugruntowane. Część na niedzielę. Preegzystencja Chrystusa. Co to oznacza dla nas? Dlaczego preegzystencja Chrystusa jest dla nas tak ważna? W jaki sposób wiąże się ona z naszym zbawieniem? Jakie wskazówki w tej kwestii znajdujemy w liście do Hebrajczyków? Pierwszy rozdział od 1 do 4 wersetu. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystkie słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle mocniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Jeszcze kolejny tekst z listu do Kolosan, 1 rozdział, od 15 do 20. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkim
wszystkimi rzeczami i wszystko w Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobało się sobie Bogu, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Dla wszystkich ludzi egzystencja zaczyna się z chwilą narodzin, albo jak niektórzy twierdzą, z chwilą poczęcia. Z Chrystusem było inaczej. Nie istniał On dopiero w łonie Maryi. Istniał już wcześniej i to wiecznie. Tak właśnie pojmuje Jego preegzystencję. On istniał przed wszystkimi czasami. Jakie wskazówki na temat preegzystencji Chrystusa są zawarte w poniższych wersetach? Księga Izajasza, 9 rozdział. I wiersz 5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. I spocznie władza na Jego ramieniu i nazwią Go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. I Księga Michała, 5 rozdział i werset 1. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze z okręgów ludzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego od prawieków, od dni zamierzchłych. Użyte w Księdze Michała, 5 rozdział, 1 werset, hebrajskie słowo macach, przełożone jako początki, czy pochodzenie, nie jest łatwe do przetłumaczenia. Jednak jego kontekst wyraźnie odnosi się nie tylko do preegzystencji mającego przyjść władcy, ale także do jego wiecznej preegzystencji, od dni wiecznych. Księga Izajasza, 9-5 rozdział, także mówi o wiecznej preegzystencji szczególnej osoby, mającej przyjść na świat. Niezwykłe jest twierdzenie, iż istota ta będzie nazwana między innymi Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym. Jest to tym bardziej znaczące, gdy uświadomimy sobie, że przesłanie to było pierwotnie skierowane do odbiorców znających ścisły monoteizm, zaś fakt, że Izajasz mógł nazwać syna Bogiem Mocnym i Ojcem Odwiecznym było tak zdumiewające, iż świadczył dobitnie, że boskie objawienie przebijało się przez sposób myślenia, do jakiego nawykł prorok. Syn zostanie nazwany Ojcem i to Ojcem Odwiecznym. To dopiero wymagało wiary. Jakie inne aspekty naszego systemu wierzeń, przeciwne powszechnemu przyjętym normom, zwyczajom i sposobom myślenia, musimy przyjąć wyłącznie na wiarę? Czy jest w tym coś niewłaściwego? Dziękuję.